Siemanko, i tu witam Was w kolejnym odcinku Pytań i Odpowiedzi. Na dzisiaj pytanie dotyczące kontuzji kolana i od razu przejdę oczywiście do rzeczy. Tak więc napisała do mnie pewna osoba, oczywiście danych nie zdradzam jak zwykle. Kontuzja kolana w efekcie gry w piłkę nożną, szyna gipsowa na 10 tygodni, jeśli dobrze pamiętam. Nie, 10 dni, przepraszam, czyli bardzo krótko. I taka osoba pyta się mnie, co może zrobić, jak już mu tą szynę zdejmą, jak wrócić do treningu i tak dalej, i tak dalej. I od razu powiem, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast powiem Wam, co należy zrobić w takiej sytuacji. Dlaczego nie znam odpowiedzi na to pytanie? Dlatego, że każdy uraz kolana jest inny i ja po tym, że jest szyna gipsowa założona, nie wiem nic. Nie wiem, czy to było więzadło, naciągnięcie, naderwanie, podwichnięcie, czy co. Co to było? Nie mam pojęcia, więc nie mogę nic powiedzieć na ten temat. I prawidłowym tokiem myślenia, prawidłowym tokiem rzeczy, które powinna taka osoba zrobić, czy które Ty powinieneś zrobić, albo ktokolwiek z Was, jest zapytać swojego lekarza prowadzącego po zdjęciu, co możesz, co nie możesz robić. Jeśli nie będzie potrafił odpowiedzieć i powie tylko to, co każdy lekarz, czyli nie ćwiczyć, to poproś go, żeby spisał Tobie całą dokładną, szczegółową dokumentację urazu i leczenia. Wszystkie możliwe prześwietlenia, rentgeny, jakieś te RTG i tak dalej, rezonansy, co Ci tam robili, żebyś wszystko miał, całą dokumentację. I z tą dokumentacją dopiero powinniście i Ty powinieneś pójść do fizjoterapeuty, który powie Ci, co tu jest, jak się to leczy, jak się robi rehabilitację, dlatego że lekarz Ci rehabilitacji nie poprowadzi, nie powie Ci, jak ją zrobić. On może sobie dać skierowanie do rehabilitacji. No i ten fizjoterapeuta powie Ci, jak wrócić do treningu. Natomiast było też drugie pytanie, czy górną część ciała, że plan był taki, żeby zacząć od górnej części ciała, na przykład dolną, zacząć stopniowo ćwiczyć. Jak najbardziej jest to prawidłowy plan, dlatego że po kontuzji kolano musi, oprócz tego, że przez 10 dni w szynie pochodzisz, musi dojść do siebie, tak? Bo to nie jest tak, że od razu po 10 dniach jest wszystko cacy, tak? To może zająć nawet pół roku, zanim to kolano wróci do całkowitej sprawności. Dlatego tak ważnym jest, byś poszedł do fizjoterapeuty, dowiedział się dokładnie, co i jak masz robić. Jeśli jest wymagana rehabilitacja, to niech on Ci ją poprowadzi, niech on Cię wprowadzi z powrotem w trening i w momencie, kiedy będziesz chciał wrócić do treningu, no nie zaszkodziłoby, gdybyś miał trenera personalnego ogarniętego, no bo to zapewni Ci brak kontuzji, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, po jakiejś kontuzji kolano będzie trochę osłabione i musisz mieć pewność, że robisz stuprocentowo poprawnie technicznie chociażby przysiad, wykrok czy wyciskanie na maszynie, na suwnicy. Cokolwiek byś nie robił, ale musisz to robić dobrze. Aha, i jeszcze jedno. Pod żadnym pozorem nie siadaj na maszynę do wyprostu kolana. Ja zrobię osobne wideo na temat tego, czemu wyprosty kolana maszynie są niezdrowe dla kolan, bo bardzo dużo osób mówi o tym, że o, są niezdrowe i tak dalej, ale nikt nie potrafi wytłumaczyć czemu. A ja mam zamiar Wam to wytłumaczyć, zrobię całe wideo na playlistę Baza Wiedzy. To będzie dostępne normalnie dla wszystkich, zarówno subskrybujących, jak i niesubskrybujących newslettera, widzów, bo jest to bardzo ważny temat. Po prostu to jest najgorsze możliwe ćwiczenie, jeśli chodzi o zdrowie kolan, tym bardziej po kontuzji. No i to było wszystko na ten moment. Podsumowując, idź do fizjoterapeuty z dokumentacją urazu, niech on Ci powie, co masz robić. Jeśli cała odpowiedź na to pytanie rozjaśniła Wam pewne sprawy, zapraszam do subskrybowania kanału wielkim czerwonym guzikiem, szczególnie jeśli widzicie mnie pierwszy raz i nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, albo możecie kliknąć sobie tutaj, żeby zacząć poprzedni odcinek, lub też tutaj, żeby zacząć następny odcinek. No i na sam koniec pozwiedzajcie linki w opisie pod filmem, coś na pewno się tam Wam spodoba. Do zobaczenia następnym razem, stay tuned!